Witam was w sobotnie. Chciałoby się powiedzieć poranek, ale już zaraz będzie, jak słońce ku zachodowi się skłaniało. A ja dopiero się z wami witam. Pokazuję jeszcze ten mój balkon. Te kwiatki się rozszalały. One tak przedtem nie kwitły jak teraz. Smagliczka chyba to jest. Z tej strony do środka się tutaj tak wywijają. I masa tam na zewnątrz. I bardzo pięknie pachną. Chętnie bym to wsadziła do tych moich stroików, bo nie dostałam tej sztatnicy, tego białego, no ale to by długo chyba nie wytrzymało. No, tutaj się te żółte też, ten bidens się jeszcze obudził, także dopóki nie będzie mrozów, to pewnie mi to będzie jeszcze kwitło tutaj, także ja tego nie będę tutaj na razie, wiecie, likwidowała. O, tutaj widzę, że mi się rozszalały jeszcze nagietki, pelargonki, groszek, no takie ostatnie tchnienia chyba. A słoneczko jest przepiękne na zachodzie, prawie że na zachodzie, bo to jeszcze trochę jest czasu do zachodu, ale pięknie jesiennie. No i liści już nie ma, ja nie wiem, już dużo drzew jest bezlistnych. No, a ja tutaj taka rozkociębana, za chwilę zrobię coś z włosami i będę robiła w końcu te stroiki. Powiem wam, dzisiaj bardzo długo czekaliśmy u weterynarza, bardzo dużo ludzi było, no i dużo czasu to zajęło. Najpierw poleciałam sobie jeszcze po jajka na targ i chciałam kupić u ogrodnika tą sztatnicę, te kwiatuszki suszone takie, ale no, bo się zagapiłam, ale już nie mieli. No i potem z kropeczką do weterynarza i strasznie długo, tam chyba ponad godzinę, jak nie więcej, siedzieliśmy w poczekalni. No, ale już przyszliśmy do domu i byłam tak głodna, bo wszystko na głodniaka. Byłam tak głodna, że jak zjadłam, to potem się zrobiło tak, wiecie, tak spokojnie, tak. No troszkę poglądałam vlogów, no i stwierdziłam, że no i wiecie, odpoczynek odpoczynkiem, ale trzeba się zabrać za jakąś robotę. Trzeba zrobić te strojki, nie? Bo w końcu nie pojechaliśmy do brata, a w domu się też nic nie zrobi i vloga nie będzie. No, więc witam się z wami serdecznie i za chwilę pójdziemy do kuchni i będę robiła te strojki. Tutaj będę chciała, jeszcze dokładnie nie wiem, bo mi się co chwilę koncepcja zmienia. Zobaczymy, co nam wyjdzie ostatecznie, ale najpierw się jeszcze przebiorę, włosy sobie zepnę, no i bierzemy się za pracę, nie? No. Zobaczcie, jak ktoś postawił hulajnogę. Tu się u nas, w naszej dzielnicy pojawiły od jakiegoś czasu te hulajnogi i ktoś ją chyba celowo postawił w poprzek chodnika, że w ogóle nie da się przejść. No wiadomo, że się da, bo się nad nią przejdzie, ale z wózkiem, jak już matka pójdzie, to przecież nie przejedzie nad tym. I właściwie to nie wiadomo, jak tutaj obejść tą hulajnogę. Ja nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby takie durnoty robić. No, także ludzie są naprawdę czasami, bo to jest złośliwość, bo gdyby ten, to by postawili inaczej, jakoś wzdłuż chodnika, żeby się dało przechodzić, ale tak to normalnie postawi i masakra. No i tak to wygląda w wielu miejscach, w wielu miastach słyszałam, że właśnie ludzie, gdzie wprowadzili hulajnogi, to ludzie są źli, bo wszędzie są rzucane te hulajnogi. Z jednej strony to jest bardzo udogodnienie, ale to też trzeba umieć z tego korzystać, a nie gdzie się stanie, tam przeważnie są rzucane gdzieś w poprzek stawiane, no masakra. Także taki obrazek dzisiaj zastaliśmy. To tak pewnie by się stało tutaj, nie wiem, do poniedziałku albo do kiedy. Nasz się ktoś wkurzy i weźmie to, rzuci gdzieś. Nie wiem, czy to ciężkie, czy nie, bo tego nie dotykałam. Jak przyszliśmy, to jeszcze tego nie było. No i zaczynamy z tymi strojkami. Oczywiście mi się tu znowu chciałam tak, żeby było z dalsza widać bardziej. No, ja później przybliżę to, co będę robiła, tylko tak ogólnie chciałam powiedzieć, że jednak się zdecydowałam, żeby zrobić to w doniczkach.
tutaj, że są takie wielkie dziury, to ja po prostu wykorzystam woreczki ze sklepu, jak kupowałam coś i dam, bo po prostu ziemię tu dam. Mam gąbkę, kupiłam, ale tą gąbkę chyba wykorzystam na Boże Narodzenie, żeby zrobić taki fajny strój. A tutaj po prostu zatkam te dziury workiem, dam tu ziemi, włożę kwiatek, no i tym zielonym ustroję. Także tak to będę kombinowała i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo mam też większe te doniczki, ale sobie myślę, taka większa to będzie bardzo ciężka po tym, żeby to nosić, bo bym mogła do takich to dać doniczek i to by było, tylko że jak ja teraz tego zielonego nałożę, to może być to takie dosyć duże, nie? O ile na ten jeden grób, to mogę dać taką dużą wiązankę do babci mojej, dziadka, to do teścia nie bardzo, bo tam więcej będzie tych stroików, no i nie chcę, żeby za dużo miejsca zajmowało, żeby to potem nie ten, wiecie, nie było, że tylko ja postawiłam, a wszystkich zrzucam czy coś, nie? Wiecie, o co chodzi? Żeby się tam wszyscy pomieścili. No więc tak to zrobię, że chyba ten jeden dam w tym większym, a tu jest taki troszkę mniejszy, to ten do teścia. Tutaj jednak i tak jeszcze dookoła jest dużo miejsca, że tam będzie można te zielone wtykać. Bo ta jednak jest troszeczkę za mała. Także ja sobie zaraz tutaj ziemi nałożę, żeby... O, a tu mam jeszcze jedną donicę, taką dużą. To dodam do moich rodziców. No bo tu jest ich dwoje, a teść jest sam tam. No. Także jakoś to będę zaraz robiła. Zresztą nie chodzi o to, co do kogo, tylko jak zrobione. Dla was to jest, jak to jest zrobione, a nie komu to będę dawała, nie? Właściwie to do tej dużej donicy też będę musiała dać ziemi. Znowu się tej ziemi pozbędę, ale to jest ta ziemia, powiem wam, z odzysku taka, co wysypywałam z doniczek. No to jeszcze można ją tak użyć. Tu bym nie musiała do tego dawać, do tej donicy, ale są dziurki wypalone, więc potem będzie mi na pomnik ta woda wyciekała, a to nie będzie fajnie. A tak sobie tutaj nasypię ziemi i no, to też będzie ciężkie, bo to będzie jednak obciążenie, żeby mi to nie jeździło, nie? To jest taka ziemia z tymi, jeszcze z korzonkami, jak z tych, no z tych skrzynek wyciągałam. Tutaj prawdopodobnie będzie tego za dużo, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to wyciągać. Potem to jeszcze też i podleję porządnie, ale najpierw to zrobię po prostu. Potem to zaniosę na balkon i to podleję. I tam będzie sobie czekało, aż będziemy szli. Tu będzie trzeba jeszcze dosypać ziemi. Dobrze, mam tu jeszcze drugi worek.
teraz mam przygotowane podstawy i teraz będę dopiero wymyślać, co tu dalej będę robiła. Co tutaj leci coś stąd? No, nie wiem od której zacząć. Może zacznę od tej. To może dam na bok, żeby to się za bardzo tutaj nie... No, żeby to było bardziej widoczne, nie? To starcza chyba, mi się wydaje. Ewentualnie tutaj jeszcze dam jedną hortensję. Z tego względu, że nie mam tej szklakicy, a ta hortensja to będzie tak troszeczkę rozjaśniała. Tu jeszcze jest pół biedy, bo jest jasny ten... wiecie... No, wrzos jest jasny, nie? Tak albo tak. Tak może bardziej. Taką mniejszą może tą hortensję. To albo to. Tu nie. To. Coś mi tu nie gra. O. Coś takiego. To jeszcze też tutaj, aha. To sobie tu jeszcze powtykamy, nie? Muszę taką tutaj dać. Nie, to by było za dużo. Myślę, że tak to już wystarczy. Z takiej małej doniczki wyszła taka duża, taki duży stroik. Także myślę, że to wystarczy tak. I tu jest właściwie to sama natura. Nic sztucznego tu nie ma oprócz doniczki. No to jeden już mamy. Później wszystkie obfotografuję na tym, na podłodze w przedpokoju jak zwykle. Tylko teraz nie wiem, gdzie go dam. No i kombinujemy teraz z drugim. Zbyszek się śmiał, bo powiedziałam, że tamten był najmniejszy. No.
Dobrze, zobaczymy. To on nie chce widzieć, jak będzie wyglądał ten największy. To damy tak. Jeszcze mam takie. Tam już nie dałam tego, bo zapomniałam, że kilka takich też mam. Może ten. Tak. Może tu będzie też coś takiego. Tu jeszcze. Myślę, że w całości to chyba to dopiero na tym, jak to na podłodze położę, bo tutaj nie ma miejsca. Tu jest też ten problem, że ta ziemia jest sucha i ona nie umie utrzymać tych gałązek troszeczkę, ale jak ja to podleję, to potem powinno to się ładnie trzymać, nie? Bo tu miało być tak, a ona mi się tutaj rozjeżdża, ta choinka, ale jak ja to podleję na balkonie, to potem jeszcze podotykam, dociskam i powinno być dobrze. Także tu jest druga. Zbyszek, możesz przyjść? Nie. Chodź, odbierzesz mi to, bo ja tutaj nie mam jak się poruszać. Co ty to? No, jesteś moim tym asystentem. Mówisz co? Zmuszasz mnie do łażenia. No, troszkę dla ruchu do tam, to jest do babci dziadka. Uważaj, bo te zielone lubi wyłazić, bo tam jest sucha ziemia. Ja już nie wiem, gdzie to kłaść. Jeszcze jedno będzie. A to tamto już musi zostać tam, bo tu nie ma miejsca. Nie, bo to wszystko potem pójdzie na balkon. No i idziemy teraz z trzecim. Tak. Teraz zobaczymy, jak to tutaj ułożyć. Musi wszystko pod nogami plączek. Spadało. Tu chcę zrobić z jednej strony taki ogonek tylko, a z drugiej postawiony. To może tu postawimy. Tak, a to tutaj zrobimy tak. Tylko to chyba będę musiała wbić troszkę też w te wrzos. Tak, może to tak.
nie całkiem to, co bym chciała, ale już więcej nie wymyślę teraz. No, ta jarzębina też już zaczyna się robić nieładna, to już bardziej ta róża jest taka ładna. Dobra, z tego nie wyciągam tutaj. No, myślę, że tak starczy, tylko teraz mi się taki tu bałagan zrobił, że szkoda słów. Tak, że tego tutaj za bardzo tak nie widać, będzie dopiero widać jak w przedpokoju to zaniosę. Także na razie tyle i za chwilę się znowu zobaczymy. No i tu są już gotowe te moje palmy, stroiki. Ten jest ten największy. On ma być tak właśnie. To nie jest całkiem to, co ja sobie wymyśliłam, no ale już ten jest taki, o, tak, tak ma być, w poprzek. No i ten ma być właśnie tak, jak jest teraz, przodem do mnie, tył troszkę podniesiony, przód troszkę na dół. Ten mi się najbardziej udał, tak szczerze powiedziawszy. No. Ten pierwszy, a zawsze pierwszy najgorzej wychodzi. Ale w sumie mi się wydaje, że nie jest źle. A tak to wygląda jak taka jedna wielka całość, ale tak to nie będzie. No, teraz to pójdę tam na balkon, tylko nie wiem, czy tam tyle miejsca znajdę na tym balkonie, żeby to tam nie przeszkadzało. Podleję, no i to już będzie... Już mam zrobione po prostu. No, jestem zadowolona, już znowu mogę coś odhaczyć. No i kartka z kalendarza na 30 października, jest to niedziela, 303 dzień tego roku, a imieniny obchodzą Edmund i Przemysław. I oczywiście wszystkim, którzy obchodzą swoje święta, imieniny, urodziny czy inne, życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia i dobrych ludzi koło siebie. A teraz przysłowie. Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Świt o 5.51, wschód 6.26, zachód 16.12 i zmierzch 16.48. Pamiętamy, że jesteśmy po zmianie czasu. No i teraz nietypowe święta. Dzień spódnicy i święto napojów wyskokowych. No, a cytat dnia. Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. I to powiedział Jan Paweł II. Cytat Jana Pawła II. Także to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Za chwilę sobie pójdziemy na chwilę jeszcze pogadać do kuchni. No i tak... Przeleciał mi dzień. No, dobra, to na razie. To za chwilkę. No i tak, zrobiłam wreszcie te stroiki. Mam już odhaczone. I teraz mam już sobotni wieczór. Posprzątałam to wszystko, nastawiłam sobie mój chleb i będę czekała, się upiecze. Zmontuję filmik, rozmraża mi się mięso na jutro, ciasto na jutro, bo czas to wszystko już zjeść. Rozmrażam się też mak, no bo masa makowa, bo miałam zamrożoną masę makową, ale też trzeba to już w końcu zużyć. No i miałam robić dzisiaj roladę makową na niedzielę, poniedziałek i na wszystkich świętych. No ale już nie dałam rady teraz. Tym bardziej, że ona za późno wyciągnęłam tą masę makową z lodówki, taką co sobie sama robiłam. Także zamrażarki, także ona mi się rozmraża, ta masa. I być może jutro tam zrobię ciasto drożdżowe i zrobię taką sztruclę. To będzie tak, no może nie wiem, czy na jutro już, ale tak w poniedziałek, wtorek, bo prawdopodobnie w poniedziałek sobie pojedziemy do Katowic na cmentarz, żeby się tak nie ugonić, nie? A i to tam do babci zaniesiemy ten stroik. A tutaj do nas to normalnie we wszystkich świętych.
i mieliśmy iść na piechotę, ale chyba nie pójdziemy na piechotę, bo mi te strojki takie duże wyszły i ciężkie, że z domu je tak nieść, to tak nie bardzo. Chyba będziemy musieli gdzieś podjechać w pobliże, bo pod cmentarz nie podjedziemy w tym czasie, bo tam będzie multum samochodów. Ale gdzieś przynajmniej w połowie drogi to już jest coś, jak nie trzeba będzie nieść taki kawał tego. No, a są dużo te wiązanki, dwie właściwie wiązanki, te strojki. Jedna no, dla taty od męża, od Zbyszka, a druga dla moich rodziców. No, no i jeszcze znicza do tego, no, no to wiecie, to już jest troszkę tego. To tak nieść, jak jest samochód, to bez sensu, nie? No, także w poniedziałek sobie, jak przyjedziemy z Katowic, to sobie ciasto zjemy. No, tą roladę, nie? Pojedziemy sobie tam prawdopodobnie tak gdzieś po południu, bo to już będzie więcej tych grobów już oświetlonych i tak dalej. To już będzie tam bardziej ta atmosfera świąteczna. Dużo ludzi już na pewno tam postawi coś. No i tak, żeby tutaj u rodziców być, jak będzie procesja. No bo wszędzie się nie da być w jednym czasie. Tym bardziej Katowice i tutaj na procesji to się nie da. Jednocześnie to byśmy musieli każdy gdzie indziej iść. A my nie lubimy tak osobno gdzieś chodzić. My jak chodzimy, to razem. No. Także wiecie, a jeszcze na dodatek grób od moich rodziców to jest tak blisko głównej ścieżki, głównego chodnika. Jak idzie ta procesja, to bym nie chciała, żeby tam było pusto, żeby tam nikogo nie było przy tym grobie w tym czasie, jak będzie procesja, nie? Bo to jest ta procesja z różańcem. No. Także przynajmniej tutaj byśmy chcieli być. No i w poniedziałek będę też jeszcze ten gulasz robiła, te flaczki, ale to jeszcze wam pokażę. Ja jestem zadowolona, że dzisiaj mi się udało zrobić z tymi strojkami. No wiadomo było, że je zrobię, nie? Że mi się uda, tylko że nie umiałam się za to zabrać. Miałam to już wczoraj robić. No, bo najgorszy jest ten bałagan potem wokół, to sprzątanie potem, nie? No i oczywiście jak zwykle za dużo zielonego mam, ale to się nie zgubi, bo ja sobie zrobię dekorację na balkonie. No tam wprawdzie jeszcze są kwiatki i tak dalej, ale w tych dolnych skrzynkach mogę tam już coś dać, jakieś zielone i do jakichś doniczek tak sobie poustawiać. To już sobie mogę zrobić jakieś tam dekoracyjki, że będzie fajnie, nie? No. Także to się nie martwię. Miałam wam jeszcze też i opowiadać, to tak zwlekam i zwlekam, ale sobie pomyślałam, że o tym Halloween to wam będę mówiła w niedzielę, czyli będziecie to mieli w poniedziałek, bo to nie jest nic odkrywczego, a każdy ma już tam jakieś swoje, taka jestem tutaj, o tak wpadła mnie. Każdy ma już swoje zdanie na ten temat, tylko że czasami mamy takie troszkę mylne. No i ja tu nikogo nie będę przekonywać, tylko powiem wam to, co się dowiedziałam ostatnio. No, także przy okazji, żeby było na temat, nie? No, na temat Halloween. No i oczywiście potem sobie też jeszcze powspominamy może wszystkich świętych, to jeszcze zobaczymy, bo to co jutro będę robiła, to jutro będzie na kanale. Dzisiaj nie będę wymyślać. Ja sobie tylko tak mogę obmyślić plan mniej więcej, o czym jutro będę do was mówić. Z wami bym mogła powiedzieć, ale nie rozmawiam z wami, bo to jest monolog, nie? Wy jedynie możecie w komentarzach potem coś mi napisać. No. Także tak, sobota taka w sumie udana. Oprócz tego, że się dowiedziałam, że znowu podwyżki czynszu mam. No, ale to wiadomo było, że to wszyscy mają jakieś tam podwyżki prądu, czynszu i wszystkiego. Także, no nie jest fajnie, no ale co zrobić, nie? Trzeba żyć dalej. Ale męczy mnie to cały czas. No, ale co zrobić? No, z kropką już jest coraz lepiej. Ale dałam dzisiaj jedzonko, to tak przyszła. I poszła. Także na razie nie ma ochoty jeść. Stwierdziłam, że jak zgłodnieje, to zacznie jeść. Nie będę jej na siłę wciskać. Teraz już jej dałam normalną wodę. Nie ma już na razie z tym miodem.
to się chętnie też napiła tej wody. Może jak normalną wodę będzie piła bez tego miodu, to może głód poczuje i w końcu zacznie jeść. Ale w sumie dopóki się, wiecie, kuruje, to tak mówią, że lepiej wtedy nie jeść, bo organizm jest potem, musi walczyć z chorobą, a tutaj jeszcze też musi energię zużywać na trawienie, nie? No, ważne, że tą wodę pije i to będzie dobrze. No, już ma dużo więcej siły, już ofukała, już owarczała tam ludzi, którzy z psami szli po drugiej stronie ulicy, bo to na fotelu już widziała. Już nie leży cały czas jak flaczek, tylko co chwilę coś ją interesuje. Także mam nadzieję, że wraca do żywych, jakby to powiedzieć. Wraca do zdrowia. No, to jeszcze długo chyba nie wróci do całkowitego zdrowia. Nie wiem, jak to jest z tą żółtaczką, no bo na szczęście ja nie chorowałam. A mój Mareczek, jak był po urodzeniu, to miał taką ciężką tą żółtaczkę. Nie tak jak normalnie dzieci, tylko taką, że trzeba było mu krew przetaczać. Także to było, no musiało się potem troszkę boroczek być w tym szpitalu. No, ale to było małe dziecko, nie? A jak to jest u zwierząt? I to też nie jest ta sama żółtaczka chyba. No nie wiem. Nie chcę się tutaj wymądrzać, bo to tak tylko kombinuję sobie, nie? No. Także tyle na razie. Teraz herbatka. Zrobiłam sobie tym razem Ramzeja z Biedronki, ale już ostatnio sobie zrobiłam tą herbatę. Śliwkowy jakiś grzaniec, coś takiego, grzaniec. Tylko że ta z jednej, zauważam, że ta herbata, to jest chyba z Biedronki Ramzej, czy jakoś tak. Czekajcie, bo tutaj mam. No, Ramzej. To ona taka jest słabsza. Jak na taki większy kubek, to ona mi się wydaje jest za słaba. Więc sobie wzięłam dwie. No i zobaczymy, jak to mi będzie smakowało, nie? No. A i jeszcze ten chleb, do tego chleba, to tym razem dodałam trochę tej mąki, chyba 3 łyżki tej mąki konopnej. No i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało i jak to będzie smakowało z tą mąką. Bo jest tam napisane na opakowaniu, że ma niby mieć trochę orzechowy posmak ta mąka. No to zobaczymy, jak to będzie smakowało, nie? No ale już też jestem zadowolona, że wreszcie robi mi się ten chleb, bo różne pasty mogłabym jeść i tak dalej na chlebie, a tak to wiecie. No. A tak pastę jakąś tak jeść łyżką to, czy widelcem, to już nie jest to samo jak tak na chlebie. Mam ochotę właśnie na takie kanapki z jakąś pastą, na przykład choćby jajeczną, chociaż jajeczną to nie, bo jajka i tak jem tak, bo uwielbiam te jajka. To tak jem te jajka, ale no była taka z tej ryby, co to kupiłam. Z łososia, łososiowa. No ale zanim ja sobie chleb zrobiłam, to już się skończyło, nie? A to jest to, że nie można jej tutaj kupić, tylko muszę jechać dalej do tych większych marketów, bo w tym naszym długo nie było. Także chyba, że się pokaże tutaj, bo tak specjalnie jechać po pastę, to też tak sobie, nie? No. Także tyle. Bulka mi się to wino cały czas, ale już się uspokoiło, żadnej piany tam już takiej wielkiej nie ma, nic, tylko się normalnie bulka. Kapusty już wam wczoraj mówiłam, dałam na balkon i teraz na razie o niej zapomnę na jakiś czas. Jeszcze tylko mnie czekają te octy, żeby te octy poprzelewać. Tak myślę, że to w tym tygodniu zrobię z tymi octami i uwolnię sobie też ten parapet okienny, nie? No. Tą maszynę do chleba stwierdziłam, że jak na razie piekę tylko dla siebie chleb, na razie dla nich nie piekę chleba, bo oni na razie, znaczy oni, Zbyszek i Wiki, wolą na razie ten chleb z piekarni. Znowu jak będą mieli fazę na ten mój chleb, to będę im piekła, no to tą maszynę stawiam do góry, na lodówkę tam do góry, a żeby mi to nie przeszkadzało na tym piecu, bo to już mi to zaczyna męczyć, jak jest tak naładowane wszystkiego. A ją tak raz na tydzień, na półtora tygodnia będę używała, no to sobie ściągnę, a potem ją tam dam do góry, jak przestygnie, nie? I no tego mister... tego mojego urządzenia tam do gotowania,
no to nie będę nigdzie chować, bo to jest raz, że to jest ciężkie. No i nie da się tak schować, a jak to gdzieś schowam, to już nie będę w tym w ogóle pichcić, nie? To tam musi stać, ale już przy tej maszynie tam nie będzie, to będzie więcej miejsca, tak przestrzeni, tak wiecie, wizualnie, nie? Wizualnie i tak w głowie mniej tego wszystkiego. No. Dobra, będę już kończyła. Mam nadzieję, że te wianki, te strojki świąteczne na wszystkich świętych wam się spodobały. No ja nie do końca jestem, ja nigdy nie jestem do końca zadowolona z tego, jak mi to wyjdzie, bo zawsze mi się wydaje, że mogło być trochę lepiej, no ale nie miałam takiej gałęzi, bo chciałam ten ostatni, żeby to było tak wysmuklone, to co na dół, ale nie mam takiej, żebym się tak fajnie układała, te gałązki. No i zrobiłam to tak, jak zrobiłam. Też te wrzosy kupiłam ostatnie, te fioletowe, no to też właśnie brałam to, co było już, bo jakby ten drugi był taki fajny, wystrzelony, taki wiecie, to bardziej to było widać, nie? Ale myślę, że za bardzo też nikt nie będzie na to zwracał uwagi. Ważne, że tam na tym grobie to będzie leżało, że tam coś jest, że nie jest opuszczony, chociaż chciałam zrobić tak, że tylko to, co tam z boku zrobiłam, tą dekorację i na grobie już nie stawiać nic, no ale znowu się skusiłam, bo to co roku robię i się skusiłam, mówię, dobra, robię to, żeby nie było, że tam, żeby potem zaś ludzie nie gadali, że ja już, wiecie, nie pamiętam o rodzicach albo coś. No śmieszą mnie te znicze, na których jest napisane pamiętamy. No i ten zmarły przyjdzie, czyta, a, pamiętają, to dobrze. No. I tak, no znicze już też mam, teraz wam ich nie pokażę. Umyte oczywiście, przyniosłam do domu, fajnie wymyłam i wyglądają jak nowiutkie. Błyszczą się jak nie powiem co. No, także przygotowana już do tego jestem. Obiad będę miała na wszystkich świętych, ciasto też mam w planie. A jak nie, to tam jeszcze coś mam w zamrażarce, w razie czego jakby tak. W razie czego można też jeszcze sobie deser zrobić. Także nie ma źle, nie? Przeżyjemy jakoś. No, tylko żeby tak mieć więcej takiej siły, że wiecie, no żeby mieć troszeczkę tak, odpocząć tak, nie żeby zaraz kimać w fotelu, bo to dzień mi przeleci i co z tego, nie? No, ale nic. A chciałam wam powiedzieć, jeśli chodzi o Marka, ja wam opowiadałam, wam pokazywałam ten jego balkon i te okna. No i on brał udział w tym konkursie na najładniejszy balkon. Tam na, nie wiem, czy to na tym osiedlu, czy dzielnicy chyba. No. No i było rozdanie wreszcie nagród wczoraj. No i oczywiście, no bo Marek już wiedział, że dostanie pierwszą nagrodę. Pierwsze miejsce zajął, a w poprzednich latach były nagrody pieniężne. No i jak mi napisał, to miał taką wiadomość, że w zeszłym roku 1000 zł było na tą pierwszą nagrodę. Więc wiecie, no cieszył się, nie? Kto by się nie ucieszył. Tak sobie myślał, że może nie być tak ten, bo teraz jak wszystko jest, każdy już oszczędza. No ale liczył na to, że będzie fajna nagroda, że będzie pieniężna nagroda. A tutaj się okazało, że było pierwsze miejsce, potem kilka miejsc i ten po kilka miejsc chyba drugich i trzecich, o ile się nie mylę, o ile dobrze zapamiętałam. I ileś tam wyróżnień. Była taka oczywiście wielka gala. Tam dzieci tańczyły, śpiewały. Przedszkolaki chyba i trochę starsze dzieci w jakiejś auli. Oczywiście w tej auli, czy w tym pomieszczeniu jakimś, to Marek wypisał, że było połowa widowni, to byli prezesi różnych spółek i tak dalej, nie? No i w końcu przynieśli te nagrody na te podium. Ileś tam tych toreb jednakowych. No i zaczęli od tych wyróżnień aż do pierwszego miejsca. No i się okazało, że wszyscy dostali koc z Pepką, deskę do serów i czekoladę. No, i to były nagrody.
ten z Pepco ten koc, no to gdzieś ile, 40 zł może kosztuje, nie? No i wszyscy dostali te same nagrody i tak się Marek zastanawiał, mówi, to po co brać udział w konkursie, pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, jak wszyscy dostają to samo, to jest bez sensu. On już sobie myślał, że lepszą dla niego byłoby nagrodą, jakby na przykład jakiś zestaw jakichś cebulek kwiatowych mało spotykanych by dostali, albo coś takiego na te pierwsze miejsca, jak już nie te pieniądze. No ale mówi, kurczę, koc, deska do serów, to on to tak się poczuł, jakby był w poprzedniej epoce, nie? No, tak jakby sobie sam tej czekolady nie mógł kupić. No i tak powiedział, że mogę o tym opowiedzieć, jak to właśnie... Powiedział, że chyba się nie będzie starał już na... To znaczy się tak. Nie będzie brał udziału w konkursie w przyszłym roku prawdopodobnie, bo tak naprawdę to on, ten balkon, to jest jego pasja, że on tam stroi sobie i w zimę, i w lecie, na wiosnę, na jesień. To nie dla tej nagrody, tylko tak lubi. No ale jak przy okazji jeszcze by na jakąś nagrodę, wiecie, to taka pompa była w czerwcu, czy kiedy przyszli oglądać te balkony, na koniec października wielka gala, a potem dostają koc. No to on powiedział, że się poczuł, jakby dostał, wiecie, no. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Wiem, że na pewno parę, jakieś osoby powiedzą, że niech się cieszy, że coś dostał, no ale to tak nie jest, bo jak w zeszłym roku były takie dosyć duże kwoty, podobno pieniężne, nie wiem skąd on to tam się dowiedział, no to teraz jak się koc dostanie, a się człowiek nastawi, wiecie, każdemu teraz jest kasa potrzebna w tych czasach, jak wszystko drożeje, czynsze, prąd, no wszystko, nie? No. No i te nastawienie takie, no ale to nic, jakoś to pewnie już do dzisiaj to przeżył i no i co, przecież będzie żył dalej, nie? No ale był wczoraj taki zniesmaczony, tak szczerze powiedziawszy, taką sytuacją. Powiedział, że lepiej byłoby nie brać tego udziału w tym całym konkursie i byłby o tyle zdrowszy, że tych nerwów by nie miał. No, no ale co zrobić, nie? No. Także ja już dzisiaj będę kończyła. Jeszcze trochę to mi się chleb upiecze. Będę już kończyła i dziękuję wam za to, że byliście ze mną w dzisiejszym vlogu. No i oczywiście zapraszam na jutrzejsze. Dziękuję za wszystkie komentarze. Tam już na część poodpowiadałam, jeszcze tam sobie poczytam. Dziękuję za te komentarze, za te łapeczki, za subskrypcje. Po prostu za to, że jesteście. No i oczywiście zapraszam na następny vlog. A jak macie ochotę, jesteście nowi i jeszcze się wahacie, no a będziecie mieli ochotę zostać ze mną dłużej, to bym prosiła, żeby jednak wcisnąć te subskrypcje. Dlatego, że to tak jest taka przyjemność, jak to rośnie, że jednak to, co się robi, to się komuś podoba, nie? No. To tak, taka satysfakcja jest, to tak dodaje siły, żeby jednak tam coś robić. W jeden dzień teraz mi subskrypcje spadły, przepraszam, w nocy. Jak w nocy, to chyba było tydzień temu, o 3 w nocy spadło nagle 14 subskrypcji. No i tak sobie myślę, 14 osób w nocy siedziało do 3 i żeby nagle mi odebrać subskrypcję. Chyba nie. Także tam z tymi subskrypcjami to też tam w tym YouTubie coś jest, jakieś tam coś jest, że znikają, no bo tam jak 2-3, no to może ktoś odsubskrybować, ale nagle 14. Na drugi dzień znowu one wróciły, te subskrypcje, także tam się coś dzieje z tymi subskrypcjami, z komentarzami też, bo piszecie mi, że się nie wyświetla wasz komentarz, piszecie drugi, trzeci raz. I ja potem, jak tak ostatnio po roku dopiero dostałam subskrypcję, to znaczy się tam było więcej tych subskrypcji, nie subskrypcji, przepraszam, komentarzy. Było ich więcej, były tak tydzień, coś mi tam mignęło, tydzień do tyłu i tam, ja tak patrzę, no to skąd tyle tych komentarzy nieposerduszkowanych? Przecież ja na bieżąco w każdym dniu mam poserduszkowane.
przeczytane, poserduszkowane. I tak jadę i tam, wiecie, serduszkuję. W końcu dojechałam aż do rok wstecz. A potem się dziwiły te osoby, którym poserduszkowałam, że nagle im się ukazał poserduszkowany komentarz sprzed roku. I to wielkie zdziwienie, nie? No zresztą ja już chyba o tym mówiłam, ale słyszałam, że u innych youtuberów też się to właśnie ostatnio przydarzyło. No, dobra, to ja już teraz kończę. Życzę Wam miłej, pięknej niedzieli. Dobrego dnia. Nie wiem, czy tam oglądacie rano, czy wieczorem, bo pewnie już też część z Was będzie jeździło na cmentarze, bo to tak mamy dłuższy weekend, to można więcej tych cmentarzy odwiedzić, jeśli się ma dużo rodziny gdzieś, wiecie, w Polsce, nie? To można sobie poodwiedzać. Przy okazji i rodzinę tą żywą w tych miejscach, jak tam jeszcze ktoś mieszka, też odwiedzić. Także dziękuję i zapraszam na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!